Rozdział trzeci. W dwa tygodnie później przybył kupiec i zdziwił się niepomiernie, że nie przygotowano dla niego herwy, a zaraz zmartwił się szczerze, gdy mu powiedziano, że dopiero najwcześniej za dwa miesiące może się spodziewać transportu. Towar z nadstrebrnego potoku stanowił zawsze okresę innych jego zakupów, był bowiem w najlepszym gatunku. Zląkł się więc, że może kto inny zrobił mu konkurencję. I na wszelki wypadek podwyższył cenę. Za życzliwość odpłacono mu życzliwością. Zapewniono go, że za miesiąc nie odjedzie stąd z pustymi rękoma. Jędra ucieszył się z tej podwyżki, a równocześnie trochę i zmartwił. Teraz, gdy przybyły nowe ręce do pracy, roboty się wzmogły, ten wymarzony dom zaczynał przybierać coraz bardziej wyraźne kształty. Z drugiej jednak strony nie chciał zrażać kupca. Z którym nie miał nigdy kłopotów przy rozrachunkach, a zresztą i gotówka była potrzebna. Ziemia nie była jeszcze spłacona w całości, ciągle coś trzeba było dokupić. Z konieczności podzielił więc czas i gdy piece dmiły, suszono herwę, a gdy trzeba je było wypełnić ponownie, wygasały przed domem ogniska. Za to wieczorowe zajęcia pozostawały bez zmian. Po kolacji zapalano teraz zawsze lampę i przy niej siadali wszyscy, a Jędre rozkładał książki. Szybko przełamał początkowe trudności i po portugalsku czytał i pisał obecnie płynnie, a Tomasz, widząc, że jemu idzie tak łatwo, starał się również i też czynił duże postępy. Był zresztą bardzo posłuszny i strzegł się pilnie, aby nie wykroczyć poza obowiązujące niewolników granice. Jadł posiłki razem z Luisem. Od pierwszego dnia kazał mówić do siebie po imieniu, w rozmowach z Jędrą nie zapominał nigdy dodać słowa senior. Bez chwili namysłu brał się też za najcięższe roboty i nieraz trzeba było stanowczego rozkazu, aby powstrzymać go przed przekraczającym jego możliwości wysiłkiem. Jendra więc nie tylko nie potrzebował na niego narzekać, lecz nawet dziwił się w duchu, skąd bierze się w nim tyle samo zaparcia. Natomiast Luisa musiał niekiedy strofować. Chłopak, onieśmielony początkowo niezwykłą sytuacją, nabrał szybko ducha i świadomy swej przewagi w trudnej, wymagającej często długiego doświadczenia robocie pognał nieraz swego współtowarzysza niewoli, jakby tego lepiej nie zrobił Bartoch. Za to przy nauce skromniał od razu litery nastręczały mu dużo kłopotów. Uczyć się jednak musiał. Jędra bowiem wygłosił na wstępie uroczystą przemowę, w której stwierdził, że nie ścierpła analfabety pod biało-czerwonym sztandarem i że choćby trzeba było między jedną a drugą sylabą zanurzać go w rzece. Skutek w końcu osiągnie. I że to jest tak pewne, jak ten wspaniały dom, który stanie tutaj w przyszłości. Luis musiał wziąć bardzo do serca tę podniosłą orację, gdy bowiem przebrnął przez trudne początki, Robił tak szybkie postępy, że wkrótce zaczął iść o lepsze z Tomaszem. Jędra był w siódmym niebie. Chwalił jednak ostrożnie, starał się żadnego nie zrazić, a gdy wyścig stawał się niebezpieczny, zmieniał nagle temat i zręcznie ujawniał braki tego, który chwilowo zyskał nad drugim przewagę. Któregoś wieczoru, gdy tak kształcili się w trójkę, pojawił się Pedro. Nie był już od tygodni. To też Jędra powitał go przyjacielskim wyrzutem i aby uniknąć jakichś nieporozumień, wyjaśnił od razu, w jakim charakterze przebywa obecnie Tomasz. Nie dziw się więc kończył, że nie będzie mówił ci po imieniu. I że będzie siedział przy kolacji z Luisem. Taka jest wola dziadka. Pedro nie miał ze zgrozy. Później jednak, widząc, jak pokornie Tomasz spełnia wszystkie zlecenia, weselał coraz bardziej, a rano wybuchał co chwila śmiechem i nie szczędził złośliwych docinków. Jędra obserwował go z potoka, lecz nie wtrącał się do niczego. Dopiero gdy znaleźli się wszyscy przy prowizorycznej cegielni i koim sam niespodziewanie zaczął wydawać rozkazy, osadził go chłodno. Nie zapominaj, że to mój niewolnik, nie twój. Poza mną nie ma prawa nikogo słuchać. Pomogło. Pedro odsunął się, chwycił szpadel, zeskoczył do dołu i przez pewien czas razem z nim wyrzucał z rozmachem glinę. Co za paskudztwo! Spojrzał naraz z niesmakiem na ubabrane już nieźle buty. Hamachnął ręką jak przyjaźń, to przyjaźń. Znów przez dłuższy czas pracował z wielkim zacięciem ale że robiło się coraz goręcej wyszedł z dołu aby zrzucić koszulę popatrzył na Tomasza wciąż miesił glinę bosymi nogami ładnie tańczysz rozbawił się nagle chociaż jak na mój gust wkładasz w ten taniec za mało temperamentu raźniej chłopaczku przytupuj mocniej o teraz już lepiej ech znowu zgubiłeś tempo Naigrawał się tak dalej, a Tomasz tylko zaciskał zęby i nie ustawał w pracy. Jędra przysłuchiwał się obojętnie, znudziło mu się to jednak w końcu. Przestań mruknął. Nie umiesz wynaleźć sobie lepszej zabawy? Pedro poweselał jeszcze bardziej i jakby na przekór zaczął poddawać takt. Przestań. Głos Jędry zabrzmiał tym razem ostrzej. Nie chcę ci się pomagać, odejdź. Miałbym zepsuć sobie taką zabawę? Gratka nie lada. stańczy pod moją komendę, gdy robimy wybory. Jutro dowie się o tym cała Palmeira. Szybciej, kochasiu, szybciej. Nareszcie ktoś znalazł dla ciebie dobrą posadę. A teraz w kółeczko. Masz szczęście, że się tutaj dostałeś. Nie stracimy na ciebie naboju. Szybciej. Jędra też wyszedł z dołu. Odrzucił szpadel, wytarł bardzo starannie palce. Nie chcę ci sprawić przykrości, rzekł miękko. A chyba będę musiał. Powtarzam po raz ostatni, przestań. Mojego niewolnika obrażać nie wolno. Pedro parsknął śmiechem. A któż by mógł go obrazić? Zapytał szyderczo. Niewolnik. Nie ma honoru. To chciałeś powiedzieć? Być może wasz brazylijski. Mój polski jednakże ma. A ja tu jestem po to, aby go bronić. Zrobisz więc najrozsądniej, jeśli zaraz wrócisz do domu. Pedro cofnął się nieco. Zaniepokoił go trochę ten ton nadmiernie łagodny, lecz równocześnie nęciła okazja do niezwykłej zabawy. Zbyt wiele uciechy sprawiała mu myśl, że najlepszy strzelec maisów skacze teraz pod jego takt. To też zamiast zaprzestać, Hardo wyprężył piersi. A ty zrobisz najlepiej nie wtrącając się do naszych spraw. Przemówił wyzywająco. Gdyby to był czarny, może bym cię usłuchał. Ale biały. Hej, Tomaszku, wesoło zatoczył ręką raz, dwa, trzy. Raźniej, raźniej. Na melodię koimbrów. Jędra przysunął się bliżej. Ej, nie drażnij mnie! Przestrzegł. Abyś i ty przypadkiem nie znalazł się w glinie. Twarz Pedra spłonęła nagle purpurą. Mnie grozisz niewolnictwem. Polski przybłędo? Poniosła go furia. Z drogi, bo palnę w łeb. Wyciągnął błyskawicznie pistolet. Ale i Jędra miał już wszystkiego dość. Tym razem nie próbował jednak atakować gołymi rękami. Nie było czasu. Palnął więc szybciej, wytrącił broń. Poszedł natychmiast w dym. A po chwili unurzał go w glinie jak nieboskie stworzenie. Chłopcy krzyknął Dawajcie jany. Związał mu ręce i nogi i jak tłumok zarzucił sobie na plecy. Ciągle ponosił go gniew. Teraz jego oddam dziadkowi pod sąd rzekł do swych ludzi. Sprawdzimy, czy jest sprawiedliwość w Brazylii. Jeśli jest, Pierun dziś jeszcze będzie pracował z wami. zarzucił go na konia, powiózł do fazendy i znów, jak bezwładny tłumok, rzucił starcowi pod nogi. Koimbra, ujrzawszy wnuka w łykach i tak oblepionego błotem, że trudno było go poznać, przeraził się w pierwszej chwili, Lecz już po pierwszych słowach Jędry sunął brwi gniewnie, wysłuchał cierpliwie, z czym do niego przyjechał, i tylko trzęsąca się lekko broda świadczyła o jego wielkim wzburzeniu. Po raz pierwszy spotkałem się z taką podłością kończył Jędra dobitnie. Można śmiać się z silniejszego od siebie, można kpić z głupca. Ale żeby naigrawać się z bezbronnego niewolnika, który wykazuje wobec dziadka tak ogromną pokorę. Na dobry ład powinienem go zastrzelić na miejscu. Wydaje mi się jednak, że stracił rozum. Przybyłem więc tutaj, aby pan ce chciał osądzić, czy to chwilowe zaćmienie umysłu, czy zbrodnia. Rozumnie zrobiłeś, synu. Usiądź i poczekaj na wyrok. Muszę pomyśleć. Jendra odetchnął. U Majsów słyszał przecież te same słowa. Nawet tamta twarz była w tej chwili bardzo do tej podobna. Tak samo przymknęły się oczy, tak samo zamieniła się w maskę. Dopiero kiedy ożyła, zarysowała się ostro różnica, zamiast zaciekłości widniała na niej zaduma. Więc Majs tak postąpił ze swoim wnukiem. Padły ciche, wypowiadane powoli słowa, chociaż zbliżają się szybko wybory. Wielka odwaga. Cały ród może przecież narazić na śmieszność. Że też zdobył się na to i kazał go uczyć? Kazał. A jak się uczy? Jendra nabrał naraz wielkiej godności. Jak anioł odrzekł. W domu nie można go było zapędzić do książki kijami. Obecnie sam ją chwyta, gdy tylko zapalę lampę. Starzyc objął go przenikliwym spojrzeniem. Coś chciał jeszcze wyczytać i chyba wyczytał. Przesunął bowiem zaraz wzrok na siedzącego pokornie na ziemi Pedra. Zniknęła nagle jego zaduma. Jej miejsce zajęła w jednej chwili przerażająca zaciekłość. Jaku Majsów. Tak, teraz tutaj padły przepełnione straszliwym gniewem. Bezwzględne słowa. Bądź przeklęty. Zamieniam cię w niewolnika, boś niegodny rodu koimbrów, a temu człowiekowi oddaje do ręki sznur. Niech wodzi cię na nim, dopóki Tomasz będzie przebywał w niewoli. A gdybyś w czymkolwiek go nie usłuchał, pójdzie za tobą moje przekleństwo. Tym razem Jędra słuchał obojętnie jęków i próśb serdecznych, i błagania o zmiłowanie, a gdy linę włożoną mu w rękę, poczuł nawet coś w rodzaju radości. Tomasz uległ potrzebom pijackim i swej własnej głupocie. Złość na niego przeszła mu szybko. Pedro sprawił mu większą przykrość. Chociaż tam, nad glinianką, starał się trzymać nerwy na wodzy, te jego kpiny dopiekły mu do żywego. Nie cierpiał takich małodusznych rozgrywek. I nigdy nie przypuszczał, że Pedro może się zdobyć na tak niski postępek. W izbie zaległa cisza. Jędra skłonił się, chcąc ruszyć w drogę, lecz starzec powstrzymał go ruchem ręki. Posiać jeszcze zaprosił życzliwie. Nie widzieliśmy się dawno, nad czym obecnie pracujesz. Interesował się żywo każdym drobiazgiem, często zadawał pytania. A gdy dowiedział się, do czego ma służyć glina, którą Pedro wykorzystał tak niewłaściwie, oczy mu rozbłysły. Jakby i on ujrzał w myślach ten piękny dom, który stanie w przyszłości nad srebrnym potokiem. Jędra dostrzegł to natychmiast, rozpromienił się, w serdecznym odruchu przysunął nagle głowę do jego ucha. Mam, ja i inne projekty, zaczął zwierzać się szeptem. Ten dom, w którym pan mieszka, nie jest brzydki. Ale gdyby na jego miejscu stanął murowany, byłby jeszcze ładniejszy. Już myślę o tym, Teraz, gdy pedra mamy w ręku, cegły będzie robiło się szybko. A że Pierun popracuje przy okazji dla dziadka, tym większa jego zasługa. Starzec chwycił go za ramiona. Śmiał się cicho i długo. Niech popracuje, przytaknął. Chwyciłeś mnie tym za serce. W oczach ukazało się rozczulenie. On dziś byłeś dla mnie bardzo miłym, lecz obcym człowiekiem. Dziś patrzę na ciebie jak na członka rodziny. Ciągle myślisz o starym. Zadumał się znowu, na twarzy rozlała się głęboka powaga. Maisowi także zbudujesz? Zagadnął z nienacka. Nie wypada o nim zapomnieć. Tomasz także u mnie pracuje. Prawda, jest niewolnikiem. Chyba jednak nie zrobisz mu ładniejszego? Na pewno nie. W tej sprawie właśnie potrzebuję porady. Przyznam się szczerze, że mój szacunek dla dziadka Maisa jest tak samo wielki, jak i dla pana. Przy tym obaj panowie okazujecie mi taką życzliwość, że brak mi słów na wyrażenie wdzięczności. Czy więc nie byłoby dobrze, gdyby te dwa domy, które wystawię, były do siebie podobne? Jędra bardzo starannie odmierzał słowa, śledząc równocześnie czujnie każde drgnienie na twarzy swego rozmówcy. Czuł, że najmniejsza niezręczność może wywołać burzę w tej duszy w gruncie bardzo łagodnej, a przecież groźnej, bo karmionej od dziecka rodową waśnią. Rzeczywiście dostrzegł wkrótce oznaki gniewu. Szczęki drgnęły nerwowo, zacisnęły się silnie usta, zsunęły się ciężko brwi w starcu ścierały się najwyraźniej jakieś gwałtowne uczucia i wydawało się nawet przez chwilę, że izba wypełni się znowu krzykiem. Niespodziewanie jednak zmrocznej dotychczas twarzy powiało ciepłem. Nie mogę mieć pretensji, że darzysz go szacunkiem, przemówił takim tonem, jakby odpowiadał na zadane samemu sobie pytania. Muszę też przyznać, że ładnie postąpiłeś, wyrażając szczerze swoje uczucia. Co prawda i majs może być dzisiaj inny. Myśli, zdawało się, wybiegają coraz dalej z tej izby. Chyba ze dwadzieścia lat upłynęło, gdy widziałem go po raz ostatni. A z Tomaszem? W tym przypadku wykazał bardzo dużo mądrości. Spojrzał nareszcie na Jędrę. Upływają lata, mogą zmieniać się ludzie melancholijnie pokiwał głową. Zgoda wystaw nam jednakowe domy, jeśli żywisz dla nas jednakowe uczucia, uśmiechnął się. Sądzę, że i tobie to sprawi przyjemność. A nie masz jakichś poważniejszych kłopotów? Jędra odrzucił zupełnie. Co mogło nastręczyć jakieś trudności, było za nim, to też miał już zamiar miłym słowem podziękować za troskę, gdy naraz przypomniał sobie rozmowę z Benetem i przedwyborcze kłopoty. Wspomniał o nich żartobliwie, lecz szybko spoważniał. Omówił zwięźle skutki możliwych zmian politycznych na losy ludzi, którzy przybędą tu z Europy. Lękam się trochę kończył. Z rodzinnej wsi otrzymałem niemało listów. Wielu jest chętnych na wyjazd. Zastanawiam się jednak, czy ich nie należy powstrzymać. Jędra bój się boga. Starzec poruszył się przestraszony. Nie wolno ci tego robić. Tu potrzeba tysięcy takich ludzi jak ty. Rozumiem doskonale, ale czy wolno mi ryzykować, gdy nie wiem, z jakim się spotkają przyjęciem? A nuż nowy prezydent. Jędra opowiadał mu kiedyś o ciężkich przejściach ludzi z Sixtinlots, a teraz dodał więcej szczegółów i na tym tle zarysował te wszystkie emigranckie udręki, jakie mogły się zdarzyć w przyszłości. Nie oczekiwał od Koimbry pociechy ani pomocy. Mimo to zwierzał się szczerze z dręczących go nieraz myśli, starzec bowiem słuchał w wielkim napięciu. Nagle umilkł. Oczy naprzeciw przymknęły się jakby zmorzone snem. Niepotrzebnie zabieram panu czas zmieszał się. Na to nic, oczywiście, pomóc nie można. Starzec ocknął się w jednej chwili. Jak to? Nie można. Zapytał ostro. Pisz jak najwięcej listów do Europy i zachęcaj do jak najszybszego przyjazdu. Na moją odpowiedzialność. Z tego, co mówiłeś, zrozumiałem, że jest wam potrzebny życzliwy prezydent i jeszcze życzliwszy wiceprezydent. Dostaniecie więc takich. Jędra osłupiał. Ten starzec nie rzucał nigdy słów na wiatr lecz tym razem wydały mu się one dość niepoważne. Przecież miały być wybory, mogły być niespodzianki. A on z taką pewnością podsumował rozmowę, jakby wszystko zależało od jego decyzji. Prezydenta mianuje cesarz. Przemówił ostrożnie. Starzec popatrzył na niego bacznie i naraz rozweselił się, jak gdyby w tej jego nieśmiałości doszukał się jakiegoś świetnego żartu. O nic się nie martw, machnął ręką. Cesarz mianuje, kogo potrzeba. Mówiłeś o tej sprawie z Maisem? Nie. Starzec raz jeszcze popadł w głęboką zadumę. Ha sprawa bardzo poważna westchnął ciężko posłuchaj teraz on zaczął szeptać opowiedz Maisowi o tych swoich kłopotach my w Rio de Janeiro możemy zdziałać dużo. Lecz oni też. Zasapał nagle z wielkiego wzburzenia. Oni też. Ciągnął po chwili dalej. Ja napiszę natychmiast, gdzie trzeba. On powinien zrobić to samo. Z prezydentem dla Parany nie będzie wówczas kłopotu, a z wiceprezydentem damy sobie radę na miejscu. Bądź więc najlepszej myśli. Tych nowych sprowadzisz tutaj? Jendra zastanowił się, od razu nie można, odparł. Nasi ludzie muszą się stopniowo przyzwyczajać do puszczy, to też na początek powinni osiąść na jej skraju, w pobliżu miasta, potem ruszą dalej. Jak ja? Starzec przycisnął go niespodziewanie do serca. Mądrość przez ciebie przemawia, synu, rzekł głęboko wzruszony. Prawda, muszą się przyzwyczaić. Ale gdyby ktoś Sabranches czy Pilarzimcho chciał się tutaj osiedlić, sprowadzaj natychmiast. Z ziemią nie będzie trudności. Po tych wyborach, nie tylko ja ich przyjmę z otwartymi rękami, ale cała Palmeira. Starzec zapatrzył się w okno i uśmiechnął do jakichś radosnych myśli. No, wracaj do swej zagrody wyciągnął rękę na pożegnanie. Tylko pamiętaj. Że Pedro odtąd jest niewolnikiem. Żadnych dla niego względów. Stał się znów surowy i nieprzystępny, a gdy przeniósł oczy na pedra, rozgorzał, jakby miała za chwilę ogarnąć go furia. Zresztą jędra wydawał się teraz groźny. Tomasza było mu żal serdecznie, gdy pociągał za sznur. Pedry teraz nie szczędził. Wyprostuj grzbiet warknął, gdy znaleźli się w siodłach. Moi niewolnicy muszą hardo zadzierać głowy, mocniej. Sam także wyprężył się pięknie i bez pośpiechu, z wielką powagą i dumnie oprowadził go po dziedzińcu. Wjechał nawet specjalnie w tłum niewolników. Wymusztrował go tam ponownie i dopiero wtedy ruszył do bramy. Powiedziałem, że będziesz tańczył w glinie, i będziesz, odezwał się, znalazłszy się z nim na pikadzie. Luis i Tomasz dzisiaj świętują, ty będziesz mnie Pozwolę im kpić, ile dusza zapragnie. Abyś wiedział, jak to przyjemnie. Jędrusiu, nie rób tego. Przeraził się Pedro. Co ty, łachudro, nie wiesz, jak się do mnie odzywać? Panem jestem dla ciebie, a nie żadnym jędrusiem. Rozumiesz? Sim. Senior. Pamiętaj, Pierunie, żeby więcej się nie zapomnieć. Jędra przygroził mu palcem. Za drogo bycie to mogło kosztować. Rozumiem, senior.